Po otwarciu dla ruchu ulicy Gumnickiej w Tarnowie pojawiły się pytania, co z pozostałymi wiaduktami i kiedy zakończą się prace na ulicy Krakowskiej, a zwłaszcza na ulicy Warsztatowej. W obu przypadkach miasto liczy na szybkie zakończenie remontów drogowych. Czynimy starania, rozmawiamy z koleją, żeby w pierwszej kolejności, oczywiście po uruchomieniu Gumnickiej, przywrócić do ruchu ulicę Warsztatową, gdyż jest to kluczowa ulica dla miasta Tarnowa. Nawet jest ważniejsza niż sama ulica Krakowska, bo właściwie te większe utrudnienia w tamtym kierunku pojawiły się dopiero wtedy, kiedy prace rozpoczęły się na ulicy Warsztatowej. Jest to dosyć uczęszczana często trasa przez mieszkańców Tarnowa, dosyć spory skrót i alternatywa dla ulicy Krakowskiej. I postęp prac jest dosyć mocno zaawansowany na ulicy Warsztatowej, więc liczymy też na to, że w miarę szybko zostanie uruchomione. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale to również wszystko jest uzależnione od decyzji podjętych przez PKP PLK. Optymizm co do otwarcia przejazdu ulicą Warsztatową studzą jednak kolejarze. Tam widać dzisiaj mocno zaawansowane prace drogowe. Tam też ponad rok walczyliśmy z izolacją przeciwwodną, która jest około 3 metrów poniżej warstw drogowych. Też trzeba było poprzekładać wiele sieci. I tam również na październik planujemy przekazanie do odbiorów. Kierowcom przyjdzie więc jeszcze poczekać na zakończenie prac. O tym, kiedy ruch powróci na ulicę Warsztatową, będziemy Państwa informować.